Cześć! Dziś chciałbym zrecenzować swoją hulajnogą elektryczną Segway Ninebot S4, którą posiadam od mniej więcej 2 lat i którą przejechałem już łącznie ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Omówię jej plusy i minusy oraz awarie, które napotkały mnie w czasie jej długiego już użytkowania. Pod koniec podsumuję to wszystko i powiem, czy stając dziś przed wyborem, podjąłbym ponownie decyzję o jej zakupie, czy raczej bym produkt ten odradził. Chciałbym również tutaj zaznaczyć, iż jako że kupiłem tą hulajnogę już dawno temu, to jest to jedna z pierwszych jej wersji, a mianowicie niechlubna 1.3. A teraz zaczynajmy. S4 to dość powszechnie i chętnie kupowany oraz często polecany sprzęt. Jeżeli chodzi o porównanie ceny do jakości, to jest ona na bardzo wysokim poziomie i praktycznie w tym segmencie ma tylko jednego silnego rywala, jakim jest hulajnoga M365 Pro. Osobiście uważam, że oba te modele są bardzo porównywalne, a wybór między nimi w moim przypadku opierał się głównie o różne zastosowane rozwiązania w obu urządzeniach. I tak w ES4 znajdziemy pełne koła, amortyzację z przodu oraz z tyłu oraz baterię montowaną w kierownicy i dodatkową zewnętrzną. Średnica kół wynosi natomiast 8 cali. Na początek przejdźmy zatem do zawieszenia. W moim wyborze głównie zaważył fakt posiadania amortyzacji. Ponieważ mając okazję przejechać się kilkukrotnie M365, uznałem, że ta zachowuje się bardzo sztywno i twardo, natomiast S4 dużo bardziej miękko pokonuje większe nierówności, takie jak krawężniki czy nagłe większe pęknięcia w chodniku. Z uwagi na pełne koła natomiast dużo gorzej od M-ki radzi sobie na kostce brukowej, podczas której wibracje są dużo bardziej odczuwalne niż w przypadku kół pompowanych. Jako że hulajnoga używana miała być przede wszystkim do pokonywania codziennie tej samej 8-kilometrowej trasy do pracy, na której kostka była raczej rzadkością, a krawężniki zdarzały się dużo częściej, no to mój wybór padł oczywiście na ES4. Tutaj powiem też, że również design odegrał dużą rolę, ale to już jest kwestia subiektywna, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. Oczywiście zawsze jest coś za coś. Po zakupie okazało się, że zawieszenie pomimo umiejscowienia z przodu, jak i z tyłu zachowuje się dosyć twardo, lubi też poskrzypieć i poklekotać na większych nierównościach, co jednak nie było nigdy dla mnie jakimś większym problemem. Nadal uważam, że dużym atutem tej hulajnogi jest to, że nie zachowuje się tak sztywno podczas jazdy jak M365 mojego kolegi, podczas prowadzenia której czułem się trochę jak podczas jazdy sklepowym wózkiem. Również trzymanie i kontrola kierownicy w moim odczuciu jest lepsza, ponieważ ta posiada lekkie fabryczne luzy. I od razu chciałbym tu zaznaczyć, że są to fabryczne luzy, dzięki którym po prostu ręce podczas jazdy nie zachowują się, jakby ich właściciel cierpiał na przewlekłą chorobę Parkinsona. Oczywiście w swoim segmencie cenowym ten problem jak najbardziej występuje, ale w moim odczuciu jest mniejszy niż w przypadku N365. Chciałbym zaznaczyć, że oczywiście jest to w pełni moja subiektywna też opinia, tak? I oczywiście muszę też dodać, że ten problem staje się dużo bardziej uciążliwy w przypadku jazdy na kostce brukowej, oczywiście z uwagi na pełne opony. Jak zawieszenie natomiast sprawuje się po przejechaniu prawie 6000 km? Tutaj muszę powiedzieć, że zostałem przyjemnie zaskoczony. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze świadczy o sprzęcie oraz czy jest to złe dla samej konstrukcji, jednak zauważalnie zawieszenie mocno się wyrobiło. Dzięki temu jest ono dużo bardziej miękkie niż zaraz po wyjęciu z pudełka. Różnica jest bardzo zauważalna i dla komfortu jazdy na bardzo duży plus. Jeżeli chodzi niestety o dźwięki, jakie wydaje zawieszenie, no to niestety tu już nie jest tak kolorowo i nie jest to zbyt przyjemna muzyka dla uszu. Skrzypi niemiłosiernie i już nawet żadne smarowanie w tym nie pomaga. Mi osobiście to nie przeszkadza, a w głośnym ruchu ulicznym jednak nie jest to praktycznie słyszalne. Tak czy inaczej, posłuchajcie sami. Kończąc o zawieszeniu, mogę powiedzieć tyle, że choć na kostce sobie nie radzi za bardzo, to świetnie sprawdza się na leśnych ścieżkach, parkach czy innych żwirowych drogach, gdzie naprawdę możecie docenić to, że konstruktorzy Eskii postanowili je zaimplementować w swoim produkcie.
Za duży plus tej hulajnogi uważam też jej zwinność. Mały i zgrabny rozmiar. Z łatwością można podnieść przednie koło przy podjeździe na wyższy krawężnik, zeskoczyć w trakcie jazdy podczas awaryjnej sytuacji, ostro zakręcić itd. Przez 2 lata jeżdżenia na niej miałem bodajże ledwie dwie wywrotki. Zajmuje też ona bardzo mało miejsca, dzięki czemu jest naprawdę mobilna. Z czasem jednak w moim biurze zabroniono mi zabierać ze sobą hulajnogi, więc zmuszony byłem do pozostawiania jej przypiętej pod budynkiem. I przejdę zatem teraz do wytrzymałości konstrukcji i jej odporności na warunki atmosferyczne. Od ponad roku hulajnogę regularnie zostawiam pod biurem, uczelnią, sklepami i praktycznie wszędzie, gdzie po dojeździe zmuszony jestem ją po prostu zostawić. Do jej ochrony używam zazwyczaj uloka i muszę powiedzieć, że sprzęt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył podczas przechodzenia tej ciężkiej dosyć próby. Niezliczoną ilość razy hulajnoga zostawała w deszczu, w burzach, w nawałnicach wszelkiego rodzaju, śniegu, wiatru, ujemnych temperaturach i za każdym razem odpalała. Czy to mokra, czy wyziębiona, zawsze dowoziła mnie do celu. Nie miałem z nią na tym polu absolutnie żadnych problemów nigdy. Pomimo tego, że hulajnogę zostawiałem przypiętą niezliczoną ilość razy, zawsze wychodziła bez szwanku. Raz miałem nawet bardzo przykrą sytuację, kiedy to udając się nad Wisłą na spotkanie ze znajomymi, przypiąłem ją do barierki. No a gdy po wszystkim wróciłem, okazało się, że sprzętem niestety zajęli się złodzieje i chuligani. Hulajnoga była praktycznie wdeptana w ziemię. Widać było, że została najpierw skopana, ślady na uloku wskazywały również na oczywiste próby przecięcia metalu. Skradziono mi również cały osprzęt, dzwonek, dodatkową lampkę, uchwyt na telefon i co ciekawe kilkanaście gumek recepturek nawet, które trzymały gripa z daleka od manetki gazu, te również zniknęły. Po jej odpięciu, więc potem po odkopaniu z tej ziemi wszystkiego, po postawieniu sprzętu, byłem praktycznie pewien, że jest on zdewastowany, nie nadaje się do jazdy, no i że tego dnia będę wracać autobusem. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu hulajnoga jednak odpaliła jak gdyby nigdy nic i nie przejawiała żadnych negatywnych skutków działania bandy niewyżytych gnojów, za przeproszeniem. Jeżeli chodzi o konstrukcję natomiast, no to więc muszę powiedzieć w takim razie, że uważam zatem ją za bardzo solidną. Pomimo tego, że zawieszenie skrzypi niemiłosiernie, to praktycznie jest ona w bardzo dobrym stanie do dziś. Luzy powstające na mocowaniu śrubami kierownicy oczywiście powstają, jak w większości tego typu hulajnóg, ale wystarczyło parę kropel kleju do metalu, aby problem ten pożegnać praktycznie na zawsze. Chciałbym tu dodać, że naprawdę hulajnoga miała ze mną bardzo ciężko. Nie oszczędzałem jej kompletnie, jeździłem często, zostawiałem ją często i niestety nie czyściłem ani nie smarowałem jej zbyt regularnie. A pomimo tego jeździ do dzisiaj i wytrzyma wszystkie moje przedziwne pomysły, takie jak na przykład pewnego dnia 30-kilometrowa podróż na działkę za Warszawę na urodziny mojej koleżanki, gdzie po drodze zgubiłem się w ogóle w lasach, w bardzo ciężkim terenie, ponieważ no, nie znałem trasy, po raz pierwszy tam jechałem. No i pomimo tego wszystkiego dojechałem, mając ten 1% na wewnętrznej baterii i 3% na drugiej. Poza tym niezliczone jazdy w deszczu, śniegu, przedzieranie się przez śniegowe zaspy, błota i inne kałuże. Wszystko to oczywiście, no po prostu wszystko to, co nie ma nawet, no po prostu oczywiście odcisnęło to piętno na hulajnodze, tak? Łożyska są w opłakanym stanie, zawieszenie również. Ale tak czy inaczej, pomimo tego sprzęt dalej świetnie spełnia swoją rolę transportu w mieście, no i dodatkowo ten jej mizerny już i niezbyt atrakcyjny wygląd z uwagi na swoje przeżycia skutecznie odstrasza potencjalnych amatorów wzbogacania się na cudzej własności, więc tutaj kolejny plus. Przechodząc do zasięgu, a raczej do realnego zasięgu, no to tutaj będzie krótko. Obie baterie razem oferują 10,4 Ah, co początkowo dla mojej masy 92 kg przekładało się na około 25 km w trybie normalnym, czyli takim do 27 km na godzinę i 22-23 km na trybie sport, czyli tym do 30 km na godzinę.
Rekordowo przejechałem nią natomiast 40 km, 40, ale z prędkością około 12 km na godzinę podczas takiej chillowej, rekreacyjnej jazdy. Obecnie baterie nadal są w bardzo dobrym stanie, na trybie normalnym przejadę około 23 km, a na trybie sport około 20. Nigdy jednak nie zdarzyło mi się wyjeździć hulajnogi do zera absolutnego, zawsze na tym 1 czy 2% dowoziła mnie do celu. Więc tutaj tak turbo dokładnie nie jestem w stanie tego określić. Co ciekawe, nigdy nie miałem też takiej sytuacji właśnie. Po prostu nie miałem takiej sytuacji, w której ta hulajnoga mi się zwyczajnie wyłączyła przez całe 2 lata jej użytkowania. Awarie. No więc teraz przejdziemy do tej gorszej części. Podczas swojej 2-letniej służby miałem dwie poważne awarie hulajnogi. Obie w trakcie jazdy i pomimo ich wystąpienia hulajką dalej dało się dojechać do celu. Pierwsza z nich to dość powszechne w tym modelu popalenie się wtyczek kabli u dołu kierownicy. No i ta awaria wystąpiła po przejechaniu około 1500 km w trakcie mojego powrotu do domu. Problem głównie objawiał się buczącym dźwiękiem dochodzącym z silnika oraz sporadycznym hamowaniem takim od czasu do czasu, nie? No ale mimo tego przejechała te dalsze 5 km dzielące mnie od domu i nie wywaliła mi właściwie żadnego błędu. Krótka wizyta w serwisie i problem rozwiązany praktycznie na miejscu. Druga poważna awaria, z którą poniekąd jeżdżę już ponad rok do dzisiaj, to ogromne spięcie, które zniszczyło kawał elektroniki. Zniszczyło mi mianowicie przednią lampkę, widocznie uszkodziło mi wyświetlacz i dobiło już kompletnie LEDy pod spodem. Nie wiem, czym zostało ono spowodowane, jednak jak w poprzednim wypadku nastąpiło to gdzieś po drodze do domu. No i po przekroczeniu progu zdałem sobie sprawę, że choć hulajnoga zachowuje się normalnie, to wyświetlacz oraz oświetlenie już nie działało kompletnie. W serwisie powiedziano mi, że to bodajże znowu wina kabli, już dokładnie nie pamiętam. Zostały one tam poprawione. No i powiedzieli mi też, że nie opłaca się wymieniać lampki ani wyświetlacza, ponieważ no, to duże koszta. Hulajnoga już ma swoje lata i poza tym powinna jeździć dalej normalnie. Awaria ta nastąpiła po około 2800 km, a z czasem w ogóle wyświetlacz sam się trochę naprawił. No nie do końca, bo niektóre jego elementy palą się na stałe, takie jak termometr albo kilka innych elementów, tam części liczb na przykład. Ale to mi nie przeszkadza i jeżdżę tak do dziś i nic się nie stało, a jest już ponad rok. Jeśli chodzi o pomniejsze awarie, czy raczej wizyty w serwisie, no to na samym początku właściwie, no to było to związane z awarią LEDów po 800 km, tych LEDów pod podestem, które po tej drugiej dużej awarii już i tak zgasły na zawsze, więc ta naprawa niewiele dała, a dwie inne były związane z wymianą przedniej opony, bo już była naprawdę bardzo mocno wytarta. Najnowsza i ostatnia awaria, która wystąpiła stosunkowo niedawno, związana była z poluzowaniem się gniazda dodatkowej baterii i notorycznym jej odcinaniem w trakcie jazdy, co skutkowało wywalaniem błędu 24. Jednakże, co ciekawe, i tutaj nadal mimo błędu udało się hulajnogą jechać, tyle że tylko na wewnętrznej baterii. Więc dalej ona po prostu mogła mnie dowieźć do celu bezproblemowo. Z czasem problem występował, znaczy na początku problem występował sporadycznie i dopiero kiedy naprawdę zaczął być uciążliwy i zdarzał się prawie za każdym razem, no to udałem się wtedy do serwisu, gdzie został on dosyć szybko naprawiony. Podsumowując, uważam, że pomimo wszystko E4 to kawał dobrego sprzętu. Przetrwał ze mną naprawdę wiele pod moimi rządami. Wożenie najprzeróżniejszych rzeczy, wielokrotne obciążanie zakupami lub dodatkowym pasażerem. Tak, wiem, że tak nie powinno się jeździć, ale te sytuacje miały miejsce tylko parę razy, kiedy miałem ją na samym początku. No ale wracając, no, jazdy po lasach, ścieżkach, kałużach, śniegu, deszczu, zostawianie jej na niezliczoną ilość godzin pod gołym niebem i napastwę chuliganów i złodziei. Wielokrotne przejazdy podczas lotów elektromobilności w Warszawie
Tu chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich, którzy być może z tych zlotów mnie kojarzą. Tak, ten na tej zdezelowanej esce to ja. No i wszystko to przetrwała dzielnie hulaszka i działa do dziś, spełniając właściwie swoją rolę, tak? Szczerze mówiąc, czekam nawet, aż ona się po prostu w końcu rozleci, ale dalej skubana daje radę. Uważam, że jest to świetny środek transportu w mieście, jak za taką cenę, i odkąd mam ten sprzęt, praktycznie poruszam się nim wszędzie, gdzie się da. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć tu, że wersja hulajnogi, którą posiadam, jeszcze raz chciałbym to zaznaczyć, to jedna z tych starszych, która uważana była za dość awaryjną. Pomimo tego moja dalej świetnie sobie radzi i ominął ją też słynny problem z palącym się bezpiecznikiem na płycie głównej. Nawet aż trudno uwierzyć, że tyle kilometrów pokonała ona na fabrycznej, wadliwej jak na swoją wersję elektronice, a jedyne co było wymienione właściwie, to tylko wspomniane wtyczki w kierownicy. Czy poleciłbym zakup tej hulajnogi? Czy sam bym ją kupił, gdybym stanął teraz po 2 latach przed wyborem hulajnogi elektrycznej? Osobiście raczej nie. Jest to już pomimo wszystko dość stara konstrukcja, a obecnie na rynku dostępne są nowsze i lepsze modele. Teraz wybrałbym najprawdopodobniej Rujmę lub Ninebota G30. Jednakże, jeżeli ktoś szuka dość budżetowej, taniej i naprawdę solidnej hulajnogi, która zniesie wiele przeciwności losu i przejedzie bez szwanku wiele kilometrów, w przeciwieństwie do złomowych marketówek pokroju Motusa, Frugala, Skymastera czy innej chińszczyzny sprowadzanej na potęgę przez elektromarkety, które szczerze odradzam, to jak najbardziej tak. Dobrą ES4 można obecnie kupić w naprawdę okazyjnej cenie, a i używana często okaże się o niebo lepszym wyborem niż wspomniane elektrośmieciowe marki, które padną po 50 kilometrach, a w moim przypadku miałem wcześniej Skymastera po 30. Osobiście po moim 2-letnim doświadczeniu z S-ką wolałbym dołożyć trochę i wybrać już trochę lepszy sprzęt, ale głównie z uwagi na to, że S-ka powoli stała się zwyczajnie dla mnie niewystarczająca pod względem zasięgu czy prędkości, jaką oferuje. Dla nowego użytkownika S4, zwłaszcza w nowszych poprawionych wersjach, to nadal jest według mnie bardzo dobry wybór i dalej uważam, że jest to hulajnoga, która jakościowo prezentuje poziom M365 Pro, popularnej i równie bardzo dobrej hulajnogi. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem i opisałem moją 2-letnią przygodę z S-ką w sposób dosyć wystarczający. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć!